przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad, jakim jest wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi za minioną kadencję. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie tego wniosku do celu. Trybunał Zuchowie, ocena działalności komendantki Chorągwi i Komendy oraz wniosek w sprawie absolutorium. Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających... Uczestnicy otrzymywali nagrody rzeczowe. Organizacja przedsięwzięć spełniała przepisy
państwowe w zakresie organizacji i spotykała się z dużym wsparciem władz. Każdego roku organizowane były przedsięwzięcia artystyczne, festiwal piosenki, konkurs reżyserowski, strofy o ojczyźnie. Istotne było też powołanie referatów programowych, czyli referatu nieprzetartego szlaku, którym kierownikiem była faktycznie Helena Walczak, a zajmował się wspieraniem działalności dróży nieprzetartego szlaku, które funkcjonują na terenie Chorągwi. Też inspektor ratowniczy Chorągwi, którego szefem był burmistrz Kamil Opaliński, a wspierał działalność drużyn specjalności ratowniczej w Chorągwi. Referat zorganizował szkolenie dla zdobywających brązową odznakę ratownika medycznego. Również komisja historyczna Chorągwi, której szefem była harcmistrzyni Małgorzata Jarosińska, zbierała, gromadziła i dokonywała opracowań dokumentów opisujących historię harcerstwa na Podkarpaciu, dokonywała przeglądu archiwów, dowodów, standardów zgromadzonych w zasobach drużyn, punktu i Chorągwi. Ale bardzo proszę o zachowanie ciszy. Pozwólmy drogowi przewodniczącemu wykonać jego statutowe obowiązki. Również istotną rolę odgrywał zespół kadry kształcącej, którym szefem była główna harcmistrzyni Krystyna Chowaniec. Zespół kadry kształcącej został powołany rozkazem druhny komendantki. Trzech członków legitymuje się z wybitymi oznakami kadry kształcącej i jedną złotą. Praca zespołu prowadzona jest zgodnie z przyjętym w Związku Harcerstwa Polskiego systemem pracy z kadrą, instrukcjami z tego zakresu. Podejmowane zadania miały źródło w planie rozwoju Chorągwi, rocznych planach operacyjnych. W swoich działaniach zespół wspierał rozwój i prowadzenie kształcenia, w szczególności instruktorów zdobywających stopień podharcmistrzyni, podharcmistrza, kadrę kierowniczą komendantów, powstałe zespoły instruktorskie. Również komisja stopni instruktorskich, której przewodniczył był harcmistrz Marek Wójcik. Członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP, szkoleniach prowadzonych przez Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi oraz podnosili swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie. Mieli istotny wpływ, znaczy ten zespół miał istotny wpływ na zdobywanie stopni, na otwieranie, zamykanie prób instruktorskich, co myślę, że korzystnie wpłynęło również na jakość pracy Chorągwi. W zakresie finansów i majątku sprawozdania finansowe Chorągwi w kolejnych latach poddawane były badaniu przez biegłego rewidenta i wydana opinia w każdym roku była pozytywna co do możliwości kontynuowania działalności oraz rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Chorągwi była również kontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Kwater ZHP. Wywiązuje się terminowo z obowiązków sprawozdawczych i wobec narastającego zadłużenia kupców z powodu nieopłacania składek członkowskich prowadzono restrukturyzację. Dokonano umorzenia zobowiązań w niektórych przypadkach, bo zrzucano składki członkowskie z lat poprzednich. Komisja zauważa, że jest to proces trudny, który należy w pełni realizować i kontynuować. Komisja rewizyjna ocenia całokształt działalności Chorągwi w minionej kadencji pozytywnie. Uznaje, że wskazane zagadnienia wyczerpują zadania i obowiązki poszczególnych członków Komendy Chorągwi i stawia wniosek o udzielenie absolutorium. Tutaj kluknie harcmistrz Władysławie Domagale. Rozumiem. Czy to już jest zakończona prezentacja wniosku? Całość, a potem będziemy poddawać pod głosowanie, a wcześniej będzie dyskusja. W kolejności alfabetycznej to druhny harcmistrz Jolancie Dudzińskiej Grendys, skarbnikowi Chorągwi, druhowi harcmistrzowi Adamowi Hadławowi, zastępcy komendantki Chorągwi w okresie od 10. Czyli komisja rewizyjna ocenia całokształt działalności Chorągwi w minionej kadencji pozytywnie. Uznaje, że wskazane zagadnienia wyczerpują zadania i obowiązki i stawia wniosek o udzielenie absolutorium.
czyli drugie harcmistrzyni Władysławy Domagale, wniosek o udzielenie absolutorium. Drugie harcmistrzyni Jolancie Brudzińskiej Grandys, wniosek o udzielenie absolutorium. Druhowi harcmistrzowi Adamowi Hadławowi, wniosek o udzielenie absolutorium. Druhowi harcmistrzowi Tomaszowi Latyszkowi, wniosek o udzielenie absolutorium. I druhnie harcmistrz Marioli Lentyńskiej, wniosek o udzielenie absolutorium. Dziękuję. Dziękuję bardzo drogowi przewodniczącemu. Teraz zgodnie z porządkiem obrad jest czas na ewentualną dyskusję nad wnioskami absolutoryjnymi. Czy są jacyś chętni do zabrania głosu w dyskusji nad wnioskiem w sprawie absolutorium? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie będziemy przystępować do głosowania absolutoryjnego, które tak jak wszystkie decyzje władz jest z definicji podejmowane w trybie jawnym. Więc będziemy za chwileczkę głosować. Proszę o przygotowanie mandatów. Tam jakąś dyskusję, którą powiem, prowadzą w jakiejś kwestii formalnej, czy możemy głosować? Głosujemy, tak? Dobrze. No bardzo proszę teraz o koncentrację. No będziemy potrzebowali wyraźnie te głosy policzyć, więc bardzo proszę o podnoszenie wysoko tych mandatów. I w takim razie w kolejności takiej, jak mieliśmy we wniosku Komisji Rewizyjnej Chorągwi, przystępujemy do głosowania. Kto z druhen i druhów jest za udzieleniem absolutorium druhnie harcmistrzyni Władysławy Domagale komendantce Chorągwi, proszę o podniesienie ręki z mandatem. Zgadnie? Jeszcze raz proszę podnieść. Kto jest przeciw? Jeden głos, tak. Kto się wstrzymał? Stwierdzam w takim razie, że przy 37 głosach za i 11 głosach wstrzymujących, jednym głosie przeciw, absolutorium zostało udzielone. Za chwileczkę, myślę, jak zakończymy cały blok absolutoryjny, to będzie taki moment, żebyśmy zakończyli tę kadencję, podziękowali wszystkim władzom, więc zakończymy blok głosowań i wtedy będziemy, myślę, mieli taki moment na to, żeby podziękować ustępującym władzom. Kto z druhen i druhów jest za udzieleniem absolutorium skarbniczce Chorągwi, harcmistrzyni Jolancie Brudzińskiej-Grandys, bardzo proszę o podniesienie ręki razem z mandatem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3, 4, 5. Stwierdzam, że przy 43 głosach za i 5 głosach wstrzymujących absolutorium zostało udzielone. Teraz następne głosowanie. Kto z druhen i druhów jest za udzieleniem absolutorium harcmistrzowi Adamowi Hadłowowi, zastępcy komendantki Chorągwi, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że przy 45 głosach za i 2 głosach wstrzymujących absolutorium zostało udzielone.
następne głosowanie. No tak, są różne liczby głosów. Rozumiem, że niektórzy nie uczestniczą w głosowaniach po prostu. My liczymy tutaj te głosy i każdy delegat ma prawo nie wziąć udziału w jakimś głosowaniu. Następne głosowanie. Kto z drugiej? Czy powstała jakaś wątpliwość na sali, czy możemy komentować? Kto z drukarni druków jest za udzieleniem absolutorium harcmistrzowi Tomaszowi Latoszkowi, zastępcy komendantki Chorągwi? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 35 głosach za i 13 wstrzymujących absolutorium zostało udzielone. I ostatnie głosowanie absolutoryjne. Kto z druhami druków jest za udzieleniem absolutorium harcmistrzyni Mariowi Lentyńskiej, zastępcy kandydatów Chorągwi? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące, tak? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 46 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.